72 uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia prezydenta Łomży. Wręczenie stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe odbyło się w sali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży. Wręczam je młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kieruję również swoje stypendia do młodzieży uzdolnionej sportowo. I może nie są to imponujące kwoty, ale te kwoty mają swoją wartość. Bo oto dziecko już na początku swojej edukacji jest zauważone poprzez tego nauczyciela, dyrektora, kapitułę, która przyznaje te stypendia i wreszcie przez prezydenta miasta Łomży. Stypendia zostały przyznane za wyniki w nauce i sporcie zdobyte w ubiegłym roku szkolnym. Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia stypendiów uczniom szkół podstawowych. Wyróżnieni uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a także uczestniczyli w konkursach przedmiotowych. Jestem uczniem klasy pierwszej B publicznego gimnazjum nr 6 w Łomży. Wcześniej byłem uczniem klasy szóstej C szkoły podstawowej nr 7 w Łomży. Otrzymałem stypendium za dobry wynik w olimpiadzie przyrodniczej. Interesuję się głównie matematyką i geografią. Także jako hobby traktuję historię. Stypendium przeznaczę na dobre przygotowanie się do matury, wskutek czego mógłbym się dostać na dobre studia. Stypendium dostałem za czterokrotne zdobycie tytułu laureata. Jestem laureatem z matematyki, z historii, z języka angielskiego i z języka polskiego. W czasie uroczystości stypendia otrzymali także utalentowani sportowcy. Jestem bardzo zadowolona, że otrzymałam to stypendium za wybitne osiągnięcia w tenisie stołowym. Bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku moje wyniki będą równie dobre. Mój klub nazywa się AZS, PWSiP Wałkuscy Łomża. Jesteśmy w pierwszej lidze kobiet grupy północnej. No i nasze osiągnięcie ostatnie to było piąte miejsce w rankingu właśnie pierwszej ligi. W czasie uroczystego spotkania w programie artystycznym wystąpili uczniowie łomżyńskich szkół. Wysokość stypendiów wynosi od 80 do 180 zł miesięcznie, w zależności od rodzaju szkoły.